Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Bezpieczeństwo górników jest ważne i trzeba robić wszystko, aby podnieść to bezpieczeństwo. Rząd uznał, że zmiany, jeżeli chodzi o specjalistyczny urząd górniczy, podporządkowanie, likwidacja go, umieszczenie zadań tej instytucji gdzie indziej będzie korzystniejsze. Sprawa jest dyskusyjna, natomiast poprzemy tą poprawkę, którą tutaj zgłoszono. Natomiast jeżeli chodzi o samo górnictwo, bo tu trzeba się szerzej zastanowić nad tym, to dzisiaj mamy totalny chaos, jeżeli chodzi o górnictwo. W górnictwie mamy totalny chaos. Przez 7 ostatnich lat karmiono Polaków ruskim węglem i to było dobrze. Dzisiaj po bohatersku odcinamy się od tego węgla i jesteśmy bohaterami, ale przez 7 lat było to dobre, bośmy karmili się tym węglem. Można było zacząć wcześniej myśleć, że jest to ruski węgiel. Nie robiliśmy tego. Można było energię odnawialną inwestować w tą energię odnawialną, no a myśmy blokowali cały czas. Blokowaliśmy wiatraki, teraz zablokowaliśmy fotowoltaikę i to jest prawdą, że po tej ustawie, która została wprowadzona po tych zmianach, praktycznie fotowoltaika, inwestycje w prosumencką fotowoltaikę nie istnieją. I mówienie, że będą magazyny energii, że jest wsparcie, to nie funkcjonuje w tej chwili. To nie funkcjonuje, więc tu są potrzebne odważne działania. Mówiąc o tym chaosie, no to miało nie być inflacji, jest inflacja. Ceny energii miały nie wzrastać, rosną i nie widać końca. To wszystko przekłada się na drożyznę w naszych sklepach. Jeżeli chodzi o energetykę, to na każdej działce. I tutaj cały czas widać ten chaos, to dreptanie w miejscu. Nie ma pomysłu, jak dzisiaj wyjść z tej ogromnej inflacji i drożyzny. Nie ma pomysłu. Rząd do tej pory nie przedstawił żadnego pomysłu. Co miesiąc stawki w górę, oprocentowanie, natomiast dosypuje się z drugiej strony pieniędzy i to się tak pięknie kręci. I gdy pytania są o to, kiedy to się zatrzyma, no nikt nie wie, kiedy to się zatrzyma. Czy to się na 10 czy na 20% zatrzyma. Ceny paliw na stacjach, no w tej chwili jest dramat, dziennie kilka razy zmiana. Ale to jest obraz tego, jak rządowi brakuje koncepcji funkcjonowania systemu energetycznego, bo tu trzeba szerzej myśląc, mówiąc o węglu, patrzeć na system energetyczny. Zgłaszaliśmy te pomysły, w tej chwili też 100 dni trwa wojna na Ukrainie. I pytanie, co w tym zakresie zrobiono, żeby te sankcje, które nakładane są przez Unię Europejską i przez nas gdzieś pośrednio, nie miały wpływu tak ogromnego na życie Polaków. No, w zasadzie nic nie zrobiono. Wiatraki, jak były zablokowane, tak dalej są. Tania energia z wiatraków jest zablokowana. Dołożyliśmy do tego jeszcze fotowoltaikę, pompy ciepła. Moglibyśmy się na elektryczne ogrzewanie przestawić, ale są potrzebne pompy ciepła. Produkujemy w Polsce pompę ciepła. 5% VAT na urządzenia do energii odnawialnej. To wszystko można robić. To jest w naszym zasięgu. Tego się nie robi. Tego się nie robi, tylko lament wielki, że jest drożyzna. Tak, Polacy widzą tą drożyznę i pytają, kiedy to się skończy. W tej chwili no, lament jest nad szukaniem węgla. Mieliśmy mieć węgiel na 200 lat. W tej chwili po całym świecie jeździmy i szukamy węgla. No, ktoś nie przewidział tego, nie zbilansował tego. No, wystarczyło pół roku i wszystko się rozsypało. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi.